Cześć, tu Ernest! Do gry w końcu po 3 tygodniach wakacji Epic Games trafiła aktualizacja 9.40. Jest to prawdopodobnie ostatnia z tych większych aktualizacji w sezonie 9. Na komputerach do pobrania było prawie 2 GB danych. Zaszło dużo ważnych zmian i jak zawsze, zacznijmy od nowości w kategorii broni i przedmiotów. Na pole walki wkroczył epicki i legendarny wariant strzelby taktycznej. Nowa strzelba mieści w swoim magazynku 8 nabojów. Tyle samo, co stare strzelby taktyczne. Maksymalne obrażenia... Czyli jeśli wszystkie nasze strzały trafią w ciało przeciwnika z bliskiej odległości, to odpowiednio do klas fioletowej i złotej wynoszą 83 lub 87 punktów obrażeń. Mnożnik trafień w głowę to 2,25, co oznacza, że prawie zadaje 200 punktów, jeśli idealnie trafimy w głowę. Prawie. Ale to tylko wtedy, gdy trafią na blisko wszystkie strzały w głowę. Wydaje się być niezłą bronią. Dopiero zobaczymy, jakie opinie zbierze wśród graczy. W kategorii strzelb do kolejnego nerfa doczekała się strzelba bojowa. Od teraz jej zasięg ma być jeszcze krótszy, z dodatkiem od ciut mniejszych obrażeń za trafienie w głowę. Więc na pole walki wkroczyła nowa broń i prawie jak zawsze, coś musiało zostać tam zabrane, ale uwaga! Żadna strzelba dzisiaj nie została usunięta z gry. Została dokonana za to zamiana. Do skarbca trafiła snajperka z tłumikiem, a do gry wróciła zwykła snajperka w klasach niebieskiej, fioletowej i legendarnej. Jeśli ostatnio mieliście uczucie, jakby powoli wracał stary dobry Fortnite, to jest kolejny krok w tę stronę. Poza tym, dzisiaj posiadacze ratowania świata otrzymali kolejną nagrodę w formie lotni oraz zbieraka. Tak prezentuje się nowa darmowa lotnia, a tak zbierak. Może w sezonie 10, 2 lata po premierze Fortnite, ratowanie świata stanie się darmowe. A w trybie kreatywnym jest nowa dostępna wyspa. Co ciekawe, każdy element tej wyspy da się usunąć i można mieć pustą wyspę. Zmian doczekało się też menu i moim zdaniem jest trochę na minus. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian w tej aktualizacji. Zaszło jeszcze mnóstwo sekretnych zmian oraz poznaliśmy szczegóły na temat nowego wydarzenia oraz wyzwań. Ale to temat na następny filmik. Do gry trafiły też nowe skiny i emotki, które w grze pokazał nam Shino na swoim Twitterze. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w Busie Bojowym.